szarża ułanów. A może herbatki, panie Józefie? Rosyjskiego agresora miała miejsce pod Złotawą w 1939 roku. Inscenizacji odbicia polskich jeńców dokonała miejscowa grupa rekonstrukcyjna Wieczni Ułani. Wielkie brawa, proszę państwa! Dzisiaj mamy pracowity dzień na planie, bo oprócz aktorów, czyli nas i dużej grupy statystów, którzy są rekonstruktorami zawodowymi, mamy jeszcze zwierzęta, czyli konie. Taka scena, do której się długi czas przygotowywałem, ponieważ przed samym udziałem w serialu nie jeździłem konno, ale znalazłem sobie nową pasję dzięki temu. Wiem, że będę kontynuował. Dosyć wyczerpujący dzień, bo cały czas pracujemy na polu od samego wczesnego rana. Rano jeszcze tutaj był lód i szron. Zwierzęta zachowywały się bardzo energicznie, były podniecone całą tą sytuacją, wystrzałami i ogniem, ale wszystko się udało. Proszę! 3, 2, 1, akcja! Moim zadaniem na planie było wyprowadzić grupę rekonstruktorów z lasu w celu zaatakowania wroga, który pojawił się z naprzeciwka. No i udało się to, ale później sytuacja się trochę skomplikowała. Pojawiły się zbiegi okoliczności, które sprawiły, że całe to wydarzenie stało się sporym zagrożeniem. No ale co tam się wydarzyło, to już nie będę zdradzał. Thank you.